chante le libre droit. 1. L'article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88 du Parlement européen du Conseil, paragraphe 1 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'a pas vocation à s'appliquer en présence de telles réglementations nationales. Wyrok z dnia 19 listopada 2019 roku. AKI, Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W sprawach połączonych C585/18, C624/18 i C625/18 AK przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa w sprawie C585/18 oraz CP C624/18, DO C625/18 przeciwko Sądowi Najwyższemu przy udziale prokuratora generalnego zastępowanego przez prokuraturę krajową. Trybunał, Wielka Izba orzeka, co następuje. Punkt pierwszy. Nie ma już podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w sprawie C585/18 oraz na pierwsze z pytań zadanych przez ten sąd w sprawach C624/18 i C625/18. Punkt drugi. Drugie i trzecie z pytań zadanych przez wspomniany sąd w sprawach C624/18. I C625/18 wymagają następujących odpowiedzi. Artykuł 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i artykuł 9 ustęp 1 Dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by spory dotyczące stosowania prawa Unii mogły należeć do wyłącznej właściwości organu niestanowiącego, niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu pierwszego z tych przepisów. Do tej ostatniej sytuacji dochodzi wówczas, gdy obiektywne okoliczności, w jakich został utworzony dany organ oraz jego cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jego członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych, w szczególności od bezpośrednich lub pośrednich wpływów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz jego neutralności względem ścierających się przed nim interesów. I prowadzić w ten sposób do braku przejawiania przez ten organ oznak niezawisłości lub bezstronności, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym. Do sądu odsyłającego należy ustalenie przy wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych informacji, którymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu takiego jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W razie gdyby tak było, zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje ona sąd odsyłający do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego zastrzegającego dla takiego organu właściwość do rozpoznania sporów w postępowaniu głównym, ażeby spory te mogły zostać rozpatrzone przez sąd, który spełnia wyżej wskazane wymogi niezawisłości i bezstronności i który byłby właściwy w danej dziedzinie, gdyby ów przepis nie stał temu na przeszkodzie.